Poznaliśmy nowych ambasadorów Wałbrzycha. Do tego zaszczytnego grona dołączyli w tym roku Jacek Bończyk, Tomasz Kubat i Jerzy Mazur. Statuetki tytuły przyznano już po raz 7. Tym samym grono ambasadorów Wałbrzycha poszerzyło się już do 21 osób. Są wśród nich artyści, politycy czy sportowcy, których można określić jako ludzi sukcesu, którzy byli lub są związani z naszym miastem. Dotychczas były to głównie osoby, które działają poza Wałbrzychem, ale w tym roku kapituła zrobiła wyjątek i po raz pierwszy przyznała tytuł ambasadora byłemu sportowcowi, który w życiu zwiedził za kierownicą samochodów wyścigowych pół świata, ale teraz pracuje w naszym mieście. Jest to Jerzy Mazur, dawny kierowca wyścigowy, obecnie biznesmen, właściciel salonu samochodowego oraz Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych. Jego największy sukces to ukończenie na 15. miejscu 10. rajdu Paryż-Dakar w samochodzie marki Star oraz trzecie miejsce wyścigu Formuły Eastern w 1986 roku. Przyzwyczajony jestem do twardego życia, do twardych i wyjątkowych wyzwań. I nie tylko w tym, co lubię, co kocham, czyli motorsport. No, Wałbrzych jest ciężkim miastem, no nie ukrywam, trudnym. No jest to okres od 2000 roku tej transformacji, gdzie po tych 500 latach to, co żyło i przez 500 lat wszyscy pracowali, nie tylko górnicy, zostały jakby zlikwidowane, zamknięte. No i trzeba długiego czasu, żeby można było łatwiej, czy mieć lepsze możliwości. Ja tutaj mówię z punktu widzenia może nie tyle przedsiębiorcy, ale człowieka, który nie tylko działa jako przedsiębiorca, ale też, no jak wszyscy, czy może niektórzy wiedzą, że przecież też, mogę tak powiedzieć, uratowałem tą kopalnię przed zniszczeniem. Wszyscy mnie pytają, czy może jestem związany, albo ktoś z mojej rodziny z górnictwem. Nie, nie jestem, no ale znowuż tego, co ludzie tworzyli, no jak nie można, przynajmniej w moim mniemaniu, tak pozamiatać. Wśród ambasadorów Wałbrzycha są już ludzie mediów, jak na przykład dziennikarze czy prezenterzy radiowi, Robert Karpowicz i Marek Starybrat. W tym roku dołączyli do nich reporter stacji TVN Tomasz Kubat. Obecnie prowadzi program Interwencyjny Uwaga. Wcześniej związany był z radiem, był korespondentem wojennym, a także producentem programów telewizyjnych. W Wałbrzychu spędził całe dzieciństwo, kończył także szkołę średnią, pierwsze liceum ogólnokształcące. Wałbrzych jest i będzie dla mnie najważniejszym miastem. Po prostu tu się urodziłem i mam nadzieję, że koniec, mam nadzieję, że niesmutny też będzie kiedyś w Wałbrzychu, bo to jest moje miejsce, no to jest moja mała ojczyzna. Tu pierwszy raz się zakochiwałem, pierwszy raz miałem złamane serce. No, wszystkie takie ważne rzeczy z dzieciństwa tutaj miały miejsce. Zawodowo rozwijałem się gdzie indziej i zostałem tam, no bo po prostu tam są lepsze możliwości. Przyjeżdżam do Wałbrzycha służbowo od czasu do czasu, czasami w mało przyjemnych sytuacjach, tak jak tydzień temu, gdzie tutaj zajmowałem się pewną bulwersującą sprawą i no, przy okazji widzę, że miasto pięknieje i to jest zawsze dla mnie przynajmniej coś ważnego i dobrego. Liczną grupę ambasadorów stanowią artyści, pisarze, aktorzy, piosenkarze. Kolejnym z nich jest Jacek Bończyk, człowiek wielu talentów. Jest nie tylko aktorem, ale także reżyserem, scenarzystą spektakli muzycznych, autorem tekstów piosenek, wokalistą i gitarzystą. Jego głosem przemawiają również postaci z filmów animowanych. Jest niezwykle aktywny zawodowo, ale na szczęście znalazł czas, by osobiście odebrać swój nowy tytuł. Wiem, że jestem z Wałbrzycha i tego nie ukrywam. Niezależnie od tego, że się rozjechałem trochę po świecie, to w Wałbrzychu mam wciąż rodzinę. Tutaj żyje moja siostra, ciotki, wujkowie, są groby dziadków. Są takie miejsca, które zawsze odwiedzam. Tak samo jak zawsze staram się, mając nowy projekt płytowy, przede wszystkim przyjechać do Wałbrzycha i zagrać przed publicznością, którą znam. To już jest taki odruch, który jest dla mnie bardzo ważny. W związku z czym kilka razy w roku jestem w Wałbrzychu. Tak się złożyło, byłem kiedyś częściej, ale moją mamę przeniosłem do Warszawy, żeby była blisko mnie. Gala ambasadorów to także coroczna okazja, by wesprzeć potrzebujących. Tym razem dochody z licytacji przeznaczonych przez darczyńców przedmiotów trafiły do czwórki podopiecznych Fundacji Salvator. Dzięki hojności licytujących uczestników gali udało się pobić kolejny rekord i zebrać 56 500 zł. Dodatkowo przeprowadzono spontaniczną licytację przedmiotów przekazanych przez ambasadora Jerzego Mazura na rzecz odbudowy zakładu przyrodniczego w Szczawnie Zdroju, który spłonął tydzień temu. Na ten cel udało się uzbierać 5100 zł.